Witajcie na moim kanale. Mam na imię Daria. Dzisiaj będzie filmik z serii od A do Z, albo inaczej Get Ready With Me, czyli ogarniamy się razem. Ale najpierw chcę Was poprosić o subskrybowanie mojego kanału, o łapkę w górę i komentarz na dole. Będę bardzo wdzięczna. No i co? Bez błędnego gadania zapraszam do oglądania. Że w tym filmiku będzie moja poranna obecna pielęgnacja. Dopiero umyłam twarz i teraz pokażę wszystko po kolei, jak ja i co robię. Ale najpierw grzeweczka, żeby mi tu nic nie przeszkadzało. Łyk wody. I lecę. Tak. Tonizację, witamina C, toner 120 ml od Orjena. Tak wygląda. Biorę na dłoń i na twarz. I mój obecny krem pod oczy z Purito, z Centelą. Tu już resztka jego została. Tak wygląda. I serum do twarzy z Garniera, z witaminą C. Serum w kremie. Tu aż 50 ml. Tak wygląda. Bardzo fajny, bardzo ja go lubię. Tu już resztka została. Tak wygląda jak krem, ale naprawdę bardzo fajny. I mój obecny krem do twarzy Omega Water Cream z The Inky List. Tak wygląda. Tu 50 ml. Bardzo jest nawilżający, bardzo. Akurat pod make-up sam raz. Odczekałam ładnych 30 minut, zjadłam śniadanie i teraz SPF, który ja teraz obecnie używam z L'Oreala, rozświetlający krem na dzień z witaminą C i SPF 50+. Tak wygląda. 50 ml. Tak najpierw. I zostały mi tylko usta, maseczka z Altery. Tak wygląda. I co, znowu odczekam kilkanaście minut, żeby tu wszystko ładnie się chłonęło. I później wrócę do Was z makijażem i będziemy działać dalej. Wróciłam, kochani, do Was po garnięciu mieszkania i tych wszystkich domowych spraw. Tak, i co? I co teraz? Na szybciutko makijaż. Ale najpierw parfum, który... Jak on się nazywa? La Riff Cash. Bardzo taki taniutki, drogeryjny parfum, ale fajny. Takie psikadełko. I dosyć trwałe. Tak. I coś z włosami.
najpierw. Czyszczę. Woda. I żeby mi tu nic nie ten, jak zawsze, tak zrobimy. I co? Pod oczy jeszcze ten baza pod oczy znam, żeby tu wszystko ładnie dodatkowo nawilżyć przed korektorem. Tak. Tak. I tyle. Grzyweczka. Żeby mi nic tu nie przeszkadzało. I jestem gotowa. Tak, to już wszystko, to już wszystko. I co? I teraz podkład. Pewnie nie. Nie, brwi. Mydło z Lush Brow. Moje jedno z ulubionych. To lubię i jeszcze lubię bardzo ten klej z Got To Be. Biorę tak na dłoń. Tak, i gdzie moje lusterko? Gdzie ono jest? A. I teraz biorę chusteczki. Obecnie mam z Be Beauty, ale używam różnych, nawet dziecięcych. I resztki tu sprzątam, żeby nie zostało mi tu nic. Żadnego produktu. Tak. I dzwoni. Co teraz? Teraz już pewnie makijaż twarzy, co nie? Wzięłam taki podkład z L'Oreal. Infallible był 24 godziny matte cover. Mam odcień 25 Rose Ivory. Dla mnie on jest bardzo ciężki i taki za matowy, powiedziałabym. Ja wzięłam tą bazę z Blendy i po prostu ja razem zmieszam ten podkład, nawet za dużo, dobrze, i tą bazę. Bo ona jest taka rozświetlająca, akurat. Czasami lubię tak robić. Nawet zamiast bazy biorę jakiś serum na bazie tylko wody. I też czasami mieszam z podkładami, żeby one lżej wyglądały na mojej twarzy. Dodatkowa jakaś pielęgnacja. Najpierw, jak zawsze, palcami, a później gąbeczką. Obecnie ten podkład jest dla mnie za jasny, ale to nic. Wszystko wyrównam bronzerem. Tak ten podkład wygląda dużo lepiej i lżej na mojej twarzy. Tak. I korektor ja mam z Max & More. Jeden z moich ulubionych drogeryjnych korektorów. Taki leciutki, ale wygląda super. Pod oczami rozświetla tą okolicę. No, kocham, kocham.
Na co dzień dla szybkiego takiego makijażu wygląda super. Nie wchodzi w moje zmarszczki. Taki leciutki. No co tu dużo mówić. Fajny, drogeryjny, tani. Bardzo tani korektor. Od razu naniosę bazę po cieni. Na dzisiaj to będzie od Pilis 0,5. I teraz szybciutko przypudruję strefę T i okolice pod oczami pudrem Maybelline Fit Me Ocean 110 Porcelain 9 gramów Matte and Poreless. Tak wygląda. Bardzo fajny puder. Ma jeszcze lusterko i gąbeczkę. Tak, tylko swoim puszkiem z Auri. I dalej idzie konturowanie na mokro. Mam bronzer w sztywcie od Reverse. Także resztkami, które tu się znajdują na oczy. I co teraz? Ja biorę mgiełkę z Milk Makeup Hydro i spryskuję twarz, żeby wszystkie tu warstwy one się złączyły między sobą. Było wszystko ładnie, pięknie. Tak. I teraz ja jeszcze raz biorę ten puszek i puder. I jeszcze raz pod oczami i na strefę T. I teraz, póki twarz nie jest tu na bokach twarzy przypudrowana, to biorę rozświetlacz z Revolution Glass Crystal Illuminator. Chyba cienie nie ma. O, cienie nie ma. Lusterko i tak wygląda, bardzo piękny, taki srebrzysty, super. Biorę ten wachlarzek. Dalej idzie mgła pudrowa z Paese Ocean 11 Light Beige. Biorę taki duży pędzel i na boki twarzy. Bronzer z Altera. Bronzing powder. Odcień. Nie mam żadnego. Taki bardzo ciepły pędzelek Real Techniques. Róż z Loci London, odcień Haze, bardzo ładny taki ombre róż. Makijaż twarzy jest skończony. Teraz biorę cienie do brwi z Avon, odcień Medium, tak wyglądają. I cienie, które dzisiaj użyję, będą z Mio. Moja bardzo stara paletka. Tak ona wygląda.
I na szybciutko jakiś zrobię makijaż, taki w miarę dzienny. Biorę ten cień matowy, jasny. I pod łuk brwiowy. Teraz załamanie powieki idzie ten. Ten sam cień dam na dolną powiekę. Wezmę taki pędzelek i teraz ten brązowy. I teraz wezmę ten taki satynowy cień płaskim pędzelkiem i postaram się niedużo na środek powieki. A w kącik oka ten matowy jasny, tylko drugą stroną pędzelka. I tak pewnie zostawię. Szybki taki dzieniaczek. Wezmę zalotkę No Name. Jakoś znalazłam u siebie. I duet na rzęsy na dzisiaj. Baza z Essence. I maskara z Maybelline Sky High. I jeszcze raz w ruch idzie mgiełka, ale teraz już z NYXa Matte Finish Fini Matte. Na usta na dzisiaj będzie pomadka w kredce z Maybelline Super Stay. Jaki kolor? 10. Taki chłodny róż. Teraz. Tak. I tak ten makijaż się prezentuje. Dziękuję, kochani, że byliście ze mną. Do nowego odcinka. Pa! Pa! Buziaki!